Siemaneczko moi drodzy, witam was na kanale Dandy z tej strony. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w grze Fernbus Coach Simulator. Ja chciałem powiedzieć Euro Truck Simulator, co za zrąb, słuchajcie. Jak widzicie, czekajcie, zamknę drzwi, bo tu deszcz pada, to wszystko słychać. I tak słychać. Odpalimy tylko, słuchajcie, auto. Słuchajcie, muszę ściszyć tutaj radio i muszę znaleźć jaką stację, bo ostatnio mi zablokowali, słuchajcie, film. Flashbus online nie, Flashbus online nie. A dlaczego mi się nie chce zgłosić? Zablokowali mi, słuchajcie, zarabianie na moim filmie. Trochę jeszcze przyciszymy. Niech sobie tam w tle coś gra. Mam nadzieję, że będziecie to słyszeć. Słuchajcie, ja to wszystko odpalę, niech on się trochę pogrzeje. Zaraz wam wszystko pokażę, moi drodzy. Zaraz wam wszystko pokażę, gdzie jedziemy, jak jedziemy. Coś tu ciężko. Ciężko mi się tutaj operuje tą myszką. Dziwnie. Włączymy tylko lustra, przednią szybę. Włączymy naszą tabliczkę informacyjną. Jeszcze tylko tu musimy włączyć. Wszystko oczywiście powłączamy, żeby oni sobie tam mieli. Dobra, moi drodzy. Jedziemy sobie manem, jak widzicie, to jest ten najdłuższy man. Oj, tu wieje coś. Muchawa daje. To jest ten najdłuższy man, największy, słuchajcie. Dawno manem nie jeździłem. Wiadomo, no te autobusy jak są wykonane, każdy wie, zobaczcie, no szczegółowość tego. No nie będę tego pokazywał, bo to już tyle razy zostało pokazane. Nie ma tutaj tylniego wyświetlacza, no nie ma. Słuchajcie, ryzykuję z tym radiem. Jeżeli mi zablokują filmik zarabianie, no to przestanę jeździć z radiem. Ryzyk fizyk. Słuchajcie, tymczasem włączymy sobie, czekajcie, to było chyba F4 wycieraczki. Tak. Jeszcze możemy sobie zobaczyć, gdzie jedziemy. Nawet powinniśmy. Słuchajcie, jestem w Wilhelmshaven. Z Wilhelmshaven pojedziemy do Osnabrücku. A z Osnabrücku mam dalej tutaj do Dortmundu, do bodajże Essen. Do Duisburgu, czy Duisburga, Düsseldorfu, Köln i do Bonu, słuchajcie. Taka długa trasa. I ja tą trasę będę zapisywał. Nie zrobimy tego na raz. Zobaczę, ile dzisiaj dojadę. Nie mam żadnego... O, mam timer, słuchajcie. Jest timer. Będziemy żyć. Nie chcę, żeby odcinek trwał za długo. 40 minut, myślę, starczy, słuchajcie. Bo ostatnio mówiliście, że chcecie takie trasy, żebym robił trasę autobusem i w międzyczasie miał przerwy, stawał parkingi, takie pierdoły. Także moi drodzy, tak ta trasa dzisiaj będzie przebiegać. Zaraz wam powiem, ile mam kilometrów do przejechania. Natomiast zalogujemy się najpierw do naszego smartfona. 8:51, 9:02 mamy odjazd do Osnabrück, tak? Do Osnabrück mamy odjazd, 9:02. O 13:00 mamy parking z Osnabrück, jak dopiero będziemy wyjeżdżać. Także myślę... Może byśmy jeszcze się poprawili teraz w tym autobusie. Aha. Do góry na tą szybę patrzeć? Nie, to chyba tak chyba będzie. Dobra, tak będzie akuratnie. Tak, żebyśmy lustro widzieli. Ja lubię lustro widzieć. A teraz więcej jeszcze widzimy i... to niech sobie tam tak mniej więcej na połowie niech sobie jest. Dobra, kasujemy. Słuchajcie, lecimy. Światełka tylko zapalone. Ręcznie spuszczamy i lecimy.
Także słuchajcie, no trochę się zdziwiłem. Ja tam co prawda miałem przez chwilę włączone przez przypadek radio online. Także może to radio online mi po prostu zablokowało. No natomiast wkurzyłem się, mówię, kurde blade. Zobaczymy, jeżeli dzisiaj mi zablokuje, mówię, to przestaję nagrywać z radiem. No bo to będzie bez sensu, nie? Żeby oni mi blokowali tylko filmiki. To... Nie dość, że ja tam zarabiam miliony dolarów, to jeszcze mi te miliony dolarów chcą zabrać, no. Także słuchajcie, no... Nie mam żadnego tematu, żeby dzisiaj z wami pogadać. Nie wiem, co by do was pościemniać, dlatego dobrze, że to radio jest w tle. Aczkolwiek cieszy mnie, że Fernbus osiąga te 1000 wyświetleń u mnie na kanale. To jest bardzo dobra sprawa. Bardzo dobry patent, bardzo dobry wynik moim zdaniem. 1000 wyświetleń u mnie na kanale Fernbus. To jest naprawdę super... Super osiąg. No dawać to zielone światło, ja nie mam czasu. Zawsze ta niebieska kontrolka mnie... Czekajcie, jak to było teraz? Coś... A, długie światła mogę włączyć, ale nie mogę ich... Nie mogę ich jakoś wyłączyć. Muszę sobie przyciski tu kiedyś poprzypisywać, ale szczerze wam powiem, że bardzo rzadko gram, jak wiecie, w Fernbusa, tak jak wam mówiłem, tylko jak nagrywam. Dlatego nie przypisuję sobie aż tak tutaj przycisków, bo mi się po prostu nie chce, ja i tak zapominam, gdzie one są. Ale powiem wam, ten force feedback teraz tu ładnie kierownicą mi majta od czasu do czasu. Ej, ja chciałem lusterko, widzieć, jak lusterko jest z przodu, co za młot. Zobaczcie, puszczę kierownicę i cyk, cyk, normalnie mi to ta kierownica lata, super sprawa. Trochę głośniej radio bym zrobił, ale najpierw weźmiemy pasażerów. Także mówię, nie chcę, żeby te moje odcinki Fernbusa były dłuższe niż tam 40 minut powiedzmy, to jest taki akurat wynik. Natomiast będziemy robili tą trasę, którą teraz ja sobie zapiszę. I będziemy sobie tą trasę sukcesywnie kontynuować, czy tam raz w tygodniu. Raz w tygodniu to jest maks, jaki mogę sobie pozwolić. Jo, weź wyjedź tam, na tamten pas w ogóle. Wilhelmshaven, a ci w krótkich spodenkach, w spódniczkach, zobaczcie, co tam się dzieje. Otworzymy już im drzwi, może już będą chcieli wsiąść. Siema, siema. Witam was w tą piękną pogodę, moim pięknym, marnym autem niemieckim. A, tu się drugie nie otwiera? Nie, no jak? Tu tylko jedno się otwiera? Mi się wydaje, że otwierały się dwa te. A nie, tu jest kibelek, dobra. Z drugiej strony się chyba otwierają dwa, nie? A, tu się nawet trzy otwierają, zobaczcie. A z drugiej strony jest kibelek. Kibelek i schody. A, to dlatego się nie otwiera. Dobra. Odchodzimy i teraz gdzie my jedziemy, słuchajcie. Tak jest tak dużo. Gdzie my nie jedziemy? Osna, Dortmund, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn. Ja ci kręcę. Do Düsseldorfu jadę. A co ty mi chcesz, łokieto zarąbać w głowę, czy jak? Düsseldorf, gdzie jest Düsseldorf? Cyk. O, dawaj, trochę to długo. Dobra. Osna. Też chcesz kupić? Co dzisiaj wszyscy będą bilety kupować? Ej, Osnabrück, a nie Nürnberg. Osnabrück. Sprawdź. Ale słoneczko wyszło, zobaczcie, przestało padać. Hello! Słoneczko nasze rozchmurzenie. Dobra, nie śpiewaj, nie śpiewaj. Servus. Düsseldorf. Jedziemy. Duisburg, z tego co pamiętam był. Düsseldorf, był. Wilhelmshaven, ale ja ruszam z Wilhelmshaven chyba. Pani!
Ja ruszam z Wilhelmshaven, czy ja jadę do Wilhelmshaven? Przystanki. Przecież ja ruszam z Wilhelmshaven. A, do Köln, jaki ty jesteś głupi, weź patrz. Człowieku. Do Bonn. Nie ma sprawy. Do Köln. Pewnie, że do Köln mogę cię wziąć, ale... Myk, myk, sprawdzamy. Karlsruhe? Nie, tu ja nie jadę, tak mi się wydaje. No pewnie, że nie jadę. Niestety, pani, niestety. Magdeburg. Do Magdeburg ja jadę? Nie jadę do Magdeburga. Nie dam się złapać. Ja już trochę tu gram w tą grę. Gram trochę. Bon. Dobra. A tu jakaś pani jeszcze stoi. Ale do Bonn oczywiście, droga pani. Proszę wsiadać. Pani wsiadła już? Dobra, pani wsiadła. Niepostrzeżenie. Zamkniemy już te drzwi. Albo nie, zamknę je z zewnątrz. Muszę zamknąć luki bagażowe, słuchajcie. Ale się rozpogodziło. A wycieraczki trą po suchej szybie. No, mistrzowie, ja tu muszę pozamykać. Poczekać teraz. Poczekaj, ja zamknę tylko. Ale ładna bejca. Dobra, wsiadamy do autobusu. Zamykamy drzwi. Wyłączamy wycieraczki. Włączymy tego WC, trzeba włączyć. Patrzcie, wszystkie się... Gaduła włączony. A my sobie muzyczkę podgłaśniamy. 8:59, ok, przyspieszamy sobie zegarek, nie chce mi się czekać i jedziemy, moi drodzy. Dobra. No i teraz muzyczka nam gra. I możemy sobie jechać. Złoty Merol. Merol albo Ford. No i tak ja mogę jechać w Fernbusa normalnie. Ludzie sobie tam z tyłu siedzą ładnie. Popatrzę, czy mam to radio włączone. Flashbass FM, dobra. Trochę mnie będzie zagłuszać może. Jak będzie chciał coś mądrego powiedzieć, to wyłączę radio albo ściszę. Ale hamulce on ma jak żyleta normalnie. Ty, takie auto i ty ze skrzyżowania ruszasz jak, nie wiem, jakiś niedzielny kierowca normalnie. No i byśmy przejechali, ty. Ty pało. O, ty se teraz jedziesz, a tak ja bym przejechał. Mongole jeden, ty. Nie, trzeba to trochę przyciszyć, słuchajcie. Dobra. No, słuchajcie, i sobie jedziemy, tak jak widzicie, nie? Widzicie, że zawsze stoimy teraz. Ej, tam jakieś ruchome billboardy są. Znaczy, ja wiem, że to było dodane już jakiś czas temu, ale ja tak na nie wszystko zwracałem uwagę. A teraz jak tak z wami nagrywam coś, no to... Znaczy, bardziej dla was niż z wami. To zaczynam zwracać uwagę na takie pierdołki, które mi się podobają. Natomiast cały czas mi coś brakuje w tej grze. Cały czas brakuje mi, no. Nie ma co ukrywać, że cały czas coś brakuje. Ale gra chodzi płynnie. Po co ci kierunkowskaz? Gra chodzi płynnie, nie przycina się aż tak, jak kiedyś się przycinała. Natomiast, no tak jak tam jeden z widzów pisał, że jeżeli oni zaoszczędzili zużycie komputera na tym, że zrobili bardziej rozmyte w oddali obiekty, no to nie fajnie. Natomiast słuchajcie, ja sobie jeszcze, jak jestem tu dzisiaj z wami, sprawdzę ustawienia graficzne, jak mi się tu grafika pozmieniała, słuchajcie. Czekajcie. Ej, grafika, skala rozdzielczości, zasięg widoczności. Ja mam na wysokie, słuchajcie, to mi się pozmieniało. Dlatego, bo to mnie... Jakość cieni, zrobimy na ultra wszystko. Jakość materiału, zrobimy wszystko na ultra. Najwyżej się trochę będzie cięło.
Ej, no bo tak mi się wydawało, że ona jest jakaś tak trochę słabsza ta grafika. Zasięg świateł, wszystko zrobimy na ultra. Skala rozdzielczości, nie wiem co to jest, 71%. Nie wiem co to jest, zobaczymy. O, i lepiej to teraz, słuchajcie, wygląda. Mam nadzieję, że nie będzie lagów, także już teraz wiecie, dlaczego ta gra tak wyglądała kijowo na ostatnim odcinku, słuchajcie. Ej, no tak, jak była jakaś aktualizacja, muszę sobie tu odsunąć, bo nie widzę prędkości. Bo jakaś aktualizacja, no to niestety oni... Oni niestety po prostu... Wtedy się tam zresetowały ustawienia, a faktycznie teraz wygląda tak, jak powinno wyglądać. Ej. Ja nie pomyślałem o tym i to chyba Grzesiek nawet mi napisał tam pod filmem, że jeżeli on musi to sprawdzić u siebie i to mi dało do myślenia i teraz to sobie przypomniałem, słuchajcie, i faktycznie jest coś na rzeczy. Jest coś na rzeczy i widzicie, że ustawienia się zresetowały do takich... Ja już to kiedyś mówiłem, kiedyś Fernbus tak robił, że na moim komputerze ustawienia się prawie na minimalne ustawiały, słuchajcie. O, teraz to nawet mi się lepiej gra. Ej, hello. Także możemy śmigać, ale tak do 80 chociaż, nie? Tak 80, 83, ja tak zauważyłem, że ja jestem w stanie nad tym autobusem zapanować. Natomiast jak już bym tak go dociągnął tam 90 parę, to już jest ciężko. Aczkolwiek lepiej się go prowadzi. Pewnie coś tam poprawili w jakimś patchu. Ja nie jestem z tym na bieżąco, nie interesuje mnie to nawet. Ważne, że chodzi lepiej, nie tnie się tak. Ej, my tu mamy 160 km, tak? 160 km. No to dojedziemy do tego punktu i zobaczymy, ile dalej mamy. Niestety, jakiś problem mi się robi, słuchajcie. Ja nie mogę nagrywać gry w sensie, żeby mi OBS tylko wyłapywał Fernbusa. Ja muszę mieć przechwytywanie ekranu, także ja nie mogę sobie wyjść na ekran, bo na jednym monitorze gram. Nie mogę sobie wyjść na ekran, żeby na przykład zobaczyć, czy się dobrze nagrywa przed nagraniem, czy dobrze łapie ekran. Tylko po prostu muszę wejść do gry i włączyć nagrywanie. To jest trochę lipa, natomiast no... Będzie trzeba pomyśleć nad tym drugim monitorem, jakimkolwiek w końcu, bo to trochę zaczyna być uciążliwe dla mnie. Tak ja zawsze mogłem sobie spojrzeć na drugi ekran, jak się nagrywa, czy wszystko jest ok. No i stream to jest też ważna sprawa. Ale jak to się mówi, nie ma co narzekać. Dobrze jest. Widzicie, i tak sobie traska mija, kurde. Na autobanie. Mały ruch, tu coś dzisiaj jest na tej autobanie. Co to jest w ogóle za dzień? Tu widać, jaki to jest dzień tygodnia, czy coś? Ale co to się teraz mi zawiesiłeś? Widać, jaki to jest tygodnia. Tabulator. Dobra. Także słuchajcie, no wyście tam mi pisali, żebym zmieniał setrę z tym, z tamtym. Ja będę po prostu co jakiś czas, jak będę nagrywał, to będę z jakimś innym autobusem wrzucał filmik i tyle. Man mnie już od jakiegoś czasu interesował, a że będzie interesował, już mnie ciągnął z powrotem do siebie. Natomiast, że będą też takie króciutkie kursiki, to ja myślę, że na tych krótkich kursach pojeździmy tymi króciakami. Krótką setrą, krótkim manem. No bo Neoplana nie ma, Neoplan jest tylko jeden, tak? Także Neoplan to jest taki długodystansowiec, wiadomo. Natomiast no, ta muzyka, powiem wam, ona jest fajna, ale z drugiej strony ona mnie trochę rozprasza, że ja nawet jak chcę coś pogadać, a słyszę tą muzykę, to mnie powstrzymuje, bo ja czasami wsłuchuję w słowa niepotrzebnie. Jakieś roboty drogowe. Kurde, ja... Przestaję się dziwić ludziom, którzy grają w tego Fernbusa bardzo długo, słuchajcie, bardzo dużo kilometrów forum, bo to jest faktycznie taki klimat niepowtarzalny. Tylko mówię, jak się mnie ktoś pyta, czy warto kupić Fernbusa, no to boję się odpowiedzieć. Naprawdę boję się odpowiedzieć, bo jest to fajna gra, ale... No,
nie każdy może mieć do niej takie podejście jak tacy zajawkowicze symulatorów mają, nie? Bo faktycznie jest to dosyć fajna gra, aczkolwiek no ona nie idzie do przodu i nie rozwija się tak, jakbyśmy chcieli. Jest trochę lepiej niż było, ale tak na dobrą sprawę, no mówię, według mnie warto, ale nie powiedziałbym tego komuś na 100%, żeby ten ktoś potem nie mówił: o, ty specjalnie mi powiedziałeś. Ciężarówa mnie bierze, jakaś suluwa, zobaczcie. Ale beka. Ale niech se jedzie, niech se jedzie. Ale kolego, trochę odstępu mógłbyś zachować, jak zjeżdżasz, a nie od razu przede mnie. Bardziej, że trzy pasy są, to mogłeś, nie musiałeś się tak spieszyć. Tutaj kolejne jakieś ostrzeżenie o robotach, o niebezpieczeństwie na drodze. No i co, i teraz ja zaraz was będę wyprzedzał, bo się tak ciągniecie. To jest takie typowe wyprzedzanie. Wjadę przed niego i będę mu trochę utrudniał życie, nie? Ja nie mogę autobusem hamować tak, żeby mi ludzie przez przednią szybę wypadali, ej. Czy mi się wydawało, czy tam wcześniej po prawej stronie leżało przewrócone drzewo? Kantem oka tylko zdążyłem zauważyć. Dortmund Osnabrück w prawo. A to jeszcze nie mówię. Dobra. Normalnie jestem ciekawy, czy mi znowu zablokują prawa autorskie. YouTube się czepia do wszystkiego, wiadomo. Uuu, ale żem wleciał tutaj. No jo, jest 80, ja 75, to chyba nie aż tak szybko. Tylko że no jak, tak jak mówiłem już nie raz, jak się jeździ w Eurotrucku, to trzeba się przez pierwsze parę minut przyzwyczaić do sterowania tym autobusem. Ale ogólnie jest petarda, powiem wam, że jest petarda. Dobra, tak do 80. Będę zjeżdżał. Pas, bo po co? Chyba, że będzie trzeba, ale chyba nie. Nie. Kurde, to niebo jakoś tak fajniej wygląda, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, że jakoś fajnie wygląda niebo. Tylko co mnie wkurza, to na razie, że tej szyby nie idzie umyć, bo widać, że ona jest taka trochę upaćkana. Fajnie by było, kurde, jakby były te spryskiwacze tutaj, można by było szybę przetrzeć padu szybkę. To by było fajne, no ale nie ma to nie ma, trzeba jakoś z tym żyć. Proszę, solóweczka wylatuje. Solóweczka wylatuj tak, żebyś we mnie nie wyleciał. No to opowiadajcie, co tam u was. Widzicie, że ja dzisiaj jestem, jeżeli chodzi o jazdę autobusem, to jestem nieprzygotowany z żadnego tematu dla was. Nic się nie dzieje, tak naprawdę. Chyba w Ferbusie w ogóle nic się nie dzieje. Ja nie śledzę tam tematów, ale to by było słychać, że coś się dzieje. Swego czasu były jakieś tam rozmowy o jakimś DLC mapowym. Nie wiem, czy coś się tam w tym kierunku dzieje, czy nie. Czy się posuwa do przodu, czy się bardziej cofa. Nie wiem. Normalnie jak gniewino. Oh.
ale patrzcie, 80 i on mi wypada. Ja go nie mogę w pasie ruchu utrzymać tak na dobrą sprawę. Cały czas mam z tym problem na łukach. Musiałbym szybciej skręcać trochę. Ale pasażerowie nie narzekają. Nie wiem, czy mam ich wyłączone, ich narzekanie, czy nie. Pytacie się o OMSI, słuchajcie. Sporo osób się pyta o OMSI. Kurde, nie mam kiedy tego ogarnąć, szczerze wam powiem. Ciężka sprawa jest dla mnie, ogarnąć OMSI. To naprawdę ciężka sprawa. Nie mam czasu, żeby się tym zająć, nie mam czasu, żeby to doprowadzić do ładu składu, jak to się mówi, żeby to działało tak, jak ma działać. No i kurde, i nie ma czasu, ja nawet ostatnio nie mam czasu, żeby ATS-a nagrać, słuchajcie. ATS-a się zbieram już, a nie mam czasu. Zaczynam po prostu parę gier mieć, a nagrywać dla was i kurde, praca, trzeba trochę też odpocząć. Kurde, nagrywanie to masakra jest, normalnie powiem. To jest zarąbista sprawa, tylko że to bierze bardzo dużo czasu. Teraz ja co prawda ten filmik, tak jak ostatnio widzieliście na kanale, jak z Węgier ostatni nagrywałem, to wrzuciłem go bezpośrednio OBS-em, także dlatego film jest w 60 klatkach, tutaj też. Natomiast jak ja jeszcze ten filmik renderuję, no to jest jeszcze dużo więcej czasu, bo renderowanie też swoje trwa. Tak można powiedzieć, to jest bardzo szybka sprawa, ja tylko miniaturkę muszę zrobić, to mi zajmuje 2 minuty, 3. Natomiast jeżeli ja muszę ten filmik zrenderować, no to jest jeszcze raz tyle co filmu, nie wiem, może się innym szybciej renderuje. I filmik, render trwa prawie tyle, ile sam film trwa, także rendering. No, a wrzucenie, wiadomo, to już też w zależności od tego, jaki w danym momencie mam szybki internet. Ten internet nie jest najwolniejszy. Nie jest najwolniejszy, ale to nie jest też żaden tam kosmiczny internet, jak to się mówi. Jak ja to słyszę, że niektórzy mają po kilkaset mega, to już gruby internet, to musi filmik po prostu nosem się wciągać, a bardziej wrzucać na film, na YouTube. Dobra, trzeba spadać na prawy pas. Zawsze jak są zwężenia, to zawsze prawy pas jest zajęty, ale teraz jedno szczęście, w miarę szybko chyba zjechałem. Ale się ostatnio zrobiłem. Co z tą grafiką, że ona była taka słaba? Masakralnie. Dobra, tu. Dobra, i jesteśmy prawie na miejscu. Słuchajcie, 15 km. No to ja myślę, dojedziemy tam, pobiorę nowych pasażerów, będziemy mogli powoli kończyć odcinek dzisiejszy. Beka, ale to jest fajne, że na przykład ja słyszę, że oni gadają na przykład teraz o Osnabrück, tak? Ciekawe, czy o korkach, czy o pogodzie, tak się aż w to nie zagłębiam, ale fajne jest to w tym DLC radiowym. Że jaką trasę sobie wybierzemy, to my słyszymy tam komentarze na temat miejscowości, do której akurat jedziemy normalnie. Jaką mamy tam ustawione sobie w GPS-ie. Bardzo fajna. Nie w GPS-ie, tylko w rozkładzie jazdy. Dawać. 10:00 Przyjazd 11:07. No to jest 10:42. To akurat będę, słuchajcie, zgodnie z rozkładem będę. Troszeczkę szybciej nawet. Bo będziemy w lewo walić to miejsce. Ty wreku wredny, jedźżesz teraz już, jedźżesz.
Dobra, ten nas puszcza. A i tu się trochę w konia pewnie zrobiłem, bo z lewego pasa nie będzie można jechać prosto. No, się zrobiłem w konia, za szybko zjechałem. A ciekawe, czy w lewo można jechać tutaj, słuchajcie. Tu w lewo byś... Ja tu nie będę mógł, dopiero mogę jechać. Jest to... Tak, to jest to skrzyżowanie, to będzie od góry wjechać. Dobra, spróbujemy, a co to? Pojedziemy troszeczkę niezgodnie z rozkładem. Jak stoję na tym pasie, to już teraz pojadę, ale słuchajcie, no elegancko to wygląda dzisiaj, kurde, no że ja tej grafiki nie sprawdziłem wtedy, ale ciapa ze mnie normalnie. Masakra normalnie. A nie, teraz to wygląda prawie jak w realu. Jechać, pany, z tego skrzyżowania, jechać, nie ma czasu. Kurde, normalnie jak stary autobusiarz. Jo, stary autobusiarz i wjeżdża w zamkniętą drogę. Będziemy zawracać, nie ma bata. O, padaj. Dobra. Wjeżdżamy na chodnik, elegancko. Jeszcze kawałek, stop. Teraz ten mi tutaj podjeżdża pod machenie. Dobra. Dobra. To gdzie drobna stłuczka? Ja go nie dokłem jeszcze, ej. Ja go dopiero mogę stuknąć, jak on chce. A, ja go niestety haczę teraz. Niby kolizjonu tam nie ma, ale zobaczcie. No jedźżesz, ja ci kręcę. Nie możesz go ominąć, ciapaku jeden. Co za buc? Dobra, słuchajcie, wybrnąłem z tego jakoś, jakaś stłuczka tam była, ale no i tak dzisiaj nie będzie podsumowania. Słuchajcie, 11:07, mamy jeszcze 14 minut, spokojnie zdążymy. Tak ja bym wiedział, że łapię już pół metra od blachy, stłuczki się zaczynają, to ja bym uważał bardziej, tak? Ale słuchajcie, stary poczciwy man od początku tej gry. I można powiedzieć, że bardzo fajnie wygląda, fajnie się nim jeździ. Tylnią oś ma skrętną, o proszę bardzo. Się skręca ładnie, elegancko. Bardzo fajny model. Wiem, że niektórzy tam narzekają na modele Flixbusa, mówię, od TML-u. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony z tych modeli, mi się one podobają. Neoplan mi się podoba, Setra mi się podoba, wszystko mi się ogólnie podoba. No i oj, ja będę stał. No co te światła dzisiaj się tak na mnie uwzięły, ej. Kurde, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda, naprawdę. Kurde, normalnie nie nosi, żeby sprawdzić. To już się nie mogę doczekać, kiedy sprawdzę, czy mi YouTube zablokuje ten filmik. Ojejku, zobaczymy. Jedziem, panie, jedziem! Patrzcie, czasu a czasu, kurde. O, w Osnabrückie? No, kiedyś byłem, ale... Pamiętam, kiedy było.
Jeny, ile ludziów tu jest, słuchajcie. Słuchajcie, wpuścimy tych pasażerów i zapiszę sobie grę. Zapominam, że tu jest Peges. Otwórz te drzwi. Dobra. Co my mamy teraz, żeby nie zapomnieć? Dortmund, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn. Weźmiemy sobie. Do Bonn pani by chciała jechać. Proszę bardzo. Ale proszę się na mnie patrzeć, a nie pani w telefonie. A pani gdzie? Do Duisburga. Jasna sprawa. Pani gdzie chce jechać? Do Bonn. Jasna sprawa. O, tu jakiś normalnie... Jakiś mięśniak do Düsseldorfu. Drugi. To jeden był jakiś zbugowany. Zbugowany chyba jest. Duisburg. Duisburg. Essen. Essen, oczywiście, że tak. Essen, oczywiście. Bremen? A, panie, nie, nie, nie. Do Köln jadę. Do Köln, dobra, już patrzę, już ci daję. Nie denerwuj się tylko. Sprawdzam i... Do Düsseldorfu. Pewnie, że jadę do Düsseldorfu. A ten pan gdzie chce jechać? Do Duisburga. Zabieram. A tutaj gdzie pani chce jechać? Do Düsseldorfu. Też jadę. Ty tylko jeden, nie? A ten drugi to tylko był swojego brata bliźniaka odprowadzić. Dobra, moi drodzy. Włączymy, żeby już się... Jest włączone. Dobra. Zamkniemy drzwi. Zgasimy autobus. Słuchajcie, a 30 parę minut dzisiaj odcinek. Słuchajcie, także ja się z wami żegnam. Jak widzicie, jakoś nie mogę złapać dzisiaj tematu, a chciałem nagrać Fernbusa, bo wiem, że wielu z was czeka. No właśnie. Także dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam was na kolejny odcinek. Oczywiście będziemy kontynuować tą trasę. Jak widzicie, mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przystanków. Na szóstym przystanku kończymy. Tymczasem się z wami żegnam. Do następnego. Nie przeciągam. Na razisko. Hejka.